na Ostro, trening przed Śląskiem. Tak, dokładnie. Zamiast testów w tygodniu rajdowym przyjechaliśmy tutaj. No fajnie, dwa odcinki. Może nie aż tak... Nie aż tak podobne jak rajd Śląska, ale zawsze to kilometry w aucie. Dwa odcinki przejeżdżanie trzykrotnie, więc można pozmieniać coś w aucie, sprawdzić jak to działa, więc dla nas super. Jak ci się komentowało live'a? To chwileczkę tak by dołączyłem, ale no jak mnie nie ma na rajdzie, to zerkam na wasze relacje, a tu się tak złożyło, że byliśmy razem w jednym miejscu, więc czemu nie, nie dołączyć. Super, jak trasy? Klasyczne. Nic nadzwyczajnego. Oprócz pierwszego odcinka tego kawałka po tym tartaku. No tam jest jeden taki przejazd przez tory, który jest przysypany teraz, ale no, może się odkopać. Na pewno się odkopie. Pytanie jak bardzo. No tam można koła zostawić, więc tam trzeba sobie spokojnie przejechać. Trzeba pamiętać o tym, że też jesteśmy tu testowo, więc żeby nic nie zrobić. No i resztę odcinków fajne, bardzo takie szybkie, są też wolne partie, bardzo techniczne, więc jak zawsze tutaj czy na Świdnicy, no takie no klasyczne odcinki po prostu. W zeszłym roku wyjechałeś mistrza, no w tym roku się już nie uda. No tak, w zeszłym roku był całkiem inny jakby tutaj priorytet, jeździliśmy więcej rajdów, no bo nie było rajdów, więc tutaj cykl się odbywał. W tym roku tylko Mistrzostwa Polski, tak się złożyło, że jest tydzień w tydzień, więc dlatego tu przyjechaliśmy. No chcielibyśmy więcej jeździć, ale no co za dużo, to niezdrowo.